Trzpień, który trzyma pasek w tej pozycji, już wiedziałem, że coś będzie inaczej, tak? Ale mówię, gitara jest podobnie i zresztą jak z czarną wdową. Jak czarną wdowę wziąłem na pasek nie najdłuższy, tylko na najkrótszy, to to samo miałem wrażenie, że gitara cała po prostu poszła mi gdzieś z prawego biodra na lewe biodro. I automatycznie mi się gorzej grało i mam wrażenie, że tak samo tą gitarę jakbym obniżył o kilka oczek na pasku, to ona by też w tej swojej takiej wygodnej dla mnie pozycji się umiejscowiła. Gitara jest ustawiona naprawdę fajnie. Niekomfortowo jakoś leży ta gitara, tak? Ale póki co pozytywnie, jak najbardziej pozytywnie. Sprawdźmy dwie przystawki, tak? Bridge and neck and bridge pickups. Załączone razem, czyli środkowa pozycja przełącznika. Mniej głęboki jest, jest bardziej mniej stłumiony. No i teraz już dźwięk przystawki drugiej mogę kontrolować drugim potencjometrem. Już słychać, jak się zmienia dźwięk gitary, tak? Kiedy przyciszam jedną przystawkę, druga jest na maksa. I tak samo będzie z potencjometrem odnośnie tonu gitary, barwy. Preferuję zawsze potencjometry na maksa odkręcone. Nie wiem, mam wrażenie, że wtedy gitara śpiewa swoim najprawdziwszym głosem. W takiej pozycji je lubię najbardziej. Resztę ustawiam na wzmacniaczu, tak? No i ostatnia pozycja to jest przystawka mostkowa bridge. Dźwięk prawie jak Telecaster. Ułożenie tej gitary jest naprawdę bardzo, bardzo niekomfortowe dla mnie. Będę musiał prawdopodobnie kilka oczek opuścić. Nie sądzę, żebym chciał się przyzwyczaić w tej pozycji i grać na tej gitarze. No dobra, to przerzucam tak naprawdę przełącznik w moją ulubioną pozycję, czyli neck pickup. Przystawka przy gryfie. Dźwięk jest dla mnie najpewniejszy, tak? Jest najbardziej pewny, najbardziej głęboki. Nie lubię grać na przystawkach pozostałych, które są... Nie wiem, po prostu brzmią cienko, tak? Nie wiem, w którą kamerę się mam patrzeć. Nie wiem, w którą wrzucę, czy w ogóle któryś filmik wrzucę, czy z GoPro, czy z mojego aparatu Sony. Nawet nie wiem, gdzie się mam patrzeć, więc się nie będę patrzył nigdzie. W każdym razie tak. Była bridge pickup, middle pickups, czyli ta środkowa pozycja, both pickups, dwie przystawki włączone. No
naprawdę w sumie tylko gram z 90%, 98% na przystawkach przy gryfie. Najbardziej mi pasuje dźwięk. Dobra, to tak na czystym kanale gitara brzmi. No i zobaczmy teraz, jak gitara brzmi na przesterowaniu. Prawdopodobnie będzie pisk, także proponuję zatkać uszy, ponieważ już tego widzę, że przystawki są całkiem hot. Więc będzie pewnie pisk. Uwaga, 3, 2, 1. Nie ma pisku. A dźwięk jest... Wow. Dźwięk jest przyjemny. Aż chce się trochę rozkręcić go. No i to co wiele ludzi mówi, tak naprawdę cały dźwięk wylatuje z przystawek, tak? Drewno, cała reszta to jest jakieś tam, jak tak powiem, kosmetyczne rzeczy, jeżeli chodzi o dźwięk, moim zdaniem. A tak naprawdę to pick-upy, tak? Czyli przystawki, ten dźwięk nam dają charakterystyczny. Cała reszta, osprzęt, progi, fretboard, gryf, cała masa innych rzeczy, to jest tylko jakieś tam detale, niuanse dodaje do końcówki tego dźwięku, ale tak naprawdę większość tego dźwięku wypada nam z przystawek, tak? No i wzmacniacza oczywiście. Ale przy tym samym wzmacniaczu z różnymi gitarami, no to widać tą po prostu charakterystykę. Tym bardziej, że miałem dwie gitary, trzy czy cztery nawet. W sumie to dwie, bo w dwóch różnych konfiguracjach. Fenderowskie Telecastery, American Standard i American Professional. I różnica nie była wielka, ale to była właśnie różnica z te samo drewno, wszystko było praktycznie to samo, oprócz mostku i innej budowy mostku i przystawek delikatnie zmodyfikowanych, aczkolwiek, no mówię, drewno raczej małe oddziaływanie ma na tym. Coś, ale nie wiem, czy jestem tak naprawdę, to są moje pierwsze chwile z gitarą po 4 dniach, plus nie czuję się za bardzo komfortowo grać czegokolwiek. Czuję, że nie będę nic pamiętał, trochę ze stresu, trochę z tego, że gitara jest w innej pozycji niż do której jestem przyzwyczajony. Co najciekawsze, Fender, American Standard, Stratocaster, Telecaster i nawet Les Paul. Wszystkie gitary leżą normalnie i są w tej samej konfiguracji na pasku zawieszone. Natomiast ta gitara tak samo jest w tej samej konfiguracji, to same oczko, ten sam pasek i jest dziwacznie. Jest dziwacznie, pozycja jest dla mnie nienaturalna, kompletnie. Teraz gdzieś wysunięta w lewą stronę. Cięcie, bo filmik nie wiem ile już trwa, spróbuję może coś zagrać, zobaczę jak się gra na niej, ale ogólnie bardzo, bardzo pozytywnie. Pozytywnie z tego, co było na poprzednim filmie przy unboxingu, gdzie ta śrubka była luźna i te potencjometry jakoś takie no, dziwaczne, wysoko są od korpusu gitary zamontowane,
delikatnie chodzą, no takie średniawe wrażenia, aczkolwiek dźwięk rekompensuje to wszystko, tak? Jeżeli dźwięk jakoś będzie w miarę zadowalający dla mnie, czy z GoPro, czy bez usterkowca Sony A7S, to staram się wrzucić oba filmy, tak? Zobaczę, jak będzie z dźwiękiem. Jeżeli dźwięk będzie kicha, no to nie wrzucę prawdopodobnie żadnego filmu. Także. Dobra, robię pauzę na dwóch kamerach.